Tegoroczna edycja targów to premiera naszego nowego kasownika pokładowego obsługująca płatności kartowe EMV. Nasza druga właściwie generacja tego typu urządzenia, model TV100, w którym pasażerowie mogą uiszczać opłaty za przejazd bezpośrednio kartami płatniczymi. Rozwiązanie to daje możliwość uiszczania opłaty bez konieczności drukowania żadnego biletu papierowego. Bilet jest po prostu generowany w postaci wirtualnej, zapisywany w systemie. Pasażer nie musi kupować z wyprzedzeniem na przykład biletu dobowego, nie wiedząc tak naprawdę, jak dużo będzie korzystał z transportu danego dnia. Wystarczy, że swoje przejazdy zarejestruje kartą płatniczą w systemie, w kasowniku pokładowym, a następnie system obciąży pasażera kwotą nie wyższą niż koszt biletu dobowego lub innego zdefiniowanego okresu. Kolejnym produktem, który prezentujemy na tegorocznej edycji targów, jest nasz najnowszy system zarządzania flotą i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Jest to oprogramowanie o nazwie ITS Suite. Służy ona do prowadzenia monitoringu i zarządzania takiego operacyjnego pojazdami komunikacji miejskiej. Wdrażane jest w tej chwili na szeroką skalę w Barcelonie, gdzie objętych zostanie nim kilkaset pojazdów realizujących kursy miejskie i podmiejskie. Jak również też szykujemy się już do wdrożeń tutaj na rynku polskim, więc myślę, że przy kolejnej edycji targów będziemy mogli się pochwalić już realizowanymi bądź może zakończonymi projektami. W ubiegłym roku zakończyliśmy wdrożenie projektu obejmującego system zarządzania ruchem autobusowym i dynamicznej informacji pasażerskiej w Toruniu. System objął komunikację autobusową i tramwajową. W tej chwili realizujemy wdrożenia bardzo dla nas ważne dla tramwajów warszawskich, gdzie wyposażamy całą flotę tramwajów przewoźnika w geolokalizatory, które będą służyły do przekazywania informacji o aktualnej pozycji pojazdów do systemu centralnego, na podstawie której dokonywane są estymacje przyjazdu tramwaju na kolejne przystanki, oraz również dane te trafiają do innych systemów przewoźnika, chociażby jak system priorytetów przejazdów. Jesteśmy również w trakcie realizacji bardzo dużego zadania w Gdańsku, gdzie realizujemy w tej chwili projekt obejmujący wdrożenie ponad 80 tablic przystankowych informacji pasażerskiej, które będą zintegrowane z nowym modułem do zarządzania treścią na tych tablicach i z dalszej diagnostyki tych tablic. Rozwiązanie to jest o tyle unikatowe, że zapewni organizatorowi otwartość systemu na stosowanie w przyszłości tablic różnych producentów, stąd też na pewno konkurencyjność na tym rynku znacznie się poprawi.